Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj wtorek, to jest 11 dzień sierpnia, mam nadzieję, że to będzie dobry dzień, a żeby ta nadzieja nie była płonna, to spróbuję Wam pomóc i mam nadzieję, że razem w ten sposób zbudujemy dzisiejszy dobry dzień tymi wstawakami. Zapraszam, jedziemy! Moi drodzy, moi mili, witam Was bardzo serdecznie tego poranka i zapraszam dzisiaj na piękny cytat człowieka, który się pojawiał we wstawakach już bardzo wiele razy, jest można powiedzieć stałym bywalcem wstawaków, taki nasz gość, który się pojawia cyklicznie, dzisiaj znowu się pojawi z cudownym swoim zdaniem. No bardzo mądry był, chodzi o świętego Augustyna. Kochani, posłuchajcie, takie zdanie. Ludzie im mniej zwracają uwagę na własne grzechy, tym skwapliwiej wyszukują je u innych. Kochani, strasznie mądre zdanie i strasznie dobre zdanie, żeby i sobie, i innym się przyjrzeć, ale przede wszystkim sobie. Kochani, na pewno znacie takich ludzi, którzy uwielbiają zauważać słabości innych, którzy, mam czasem takie wrażenie, wiem, że ono jest mylne, ale mam takie wrażenie, że postawili sobie jako główny cel życiowy nieustannie dostrzegać, wydobywać na światło dzienne i tak jeszcze punktować słabe strony, grzechy, słabości, upadki innych ludzi. Bardzo często robią to oczywiście w imię prawdy, w imię nawrócenia, w imię świętości, w imię unikania piekła i tak dalej. Ja naprawdę często nie wątpię w ich intencje. W takim sensie jestem przekonany, że oni tak bardzo się oszukują, że wierzą w to, co robią. O to mi chodzi. Jak mówi święty Augustyn, zazwyczaj, kiedy ktoś skwapliwie wyszukuje słabości drugiego człowieka, to robi to dlatego, że nie zwraca uwagi na swoje własne. Kochani, ile razy ja się na tym złapałem, że wkurza mnie w ludziach to, co tak naprawdę jest najbardziej wkurzające we mnie. Że jakby bierze mnie taki nerw, jak widzę różne zachowania ludzi i potem jak o tym pomyślę, Adam, ty jesteś dokładnie taki sam, tylko ty jesteś po prostu mistrzem oszukiwania się, że ty taki nie jesteś, a ty naprawdę robisz to samo i to czasem wielokrotnie gorzej. I czasem jest tak, że ktoś to ma tylko w 1%, mnie to niezwykle irytuje w kimś, bo widzę, że ja mam to w 80 albo w 90% razy więcej, tak? Kochani, weźcie się sobie przyjrzyjcie. Czy te rzeczy, które Was tak irytują w innych ludziach, to, że się ich ciągle czepiacie, może pamiętacie, był taki odcinek chyba tydzień temu, tak, o czepianiu się autobusów i tramwajów. Jeżeli jesteście czepialscy, jeżeli się ciągle czepiacie, to może jest tak, że próbujecie po prostu załgać, zanegować, przykryć swoje własne wady i słabości? Kochani, też jeżeli kogoś takiego spotykacie, to się ciągle czepia, kto ciągle doszukuje się w Was czegoś złego, to miejcie też jakby miłosierdzie i litość nad nim, bo to musi być człowiek bardzo znękany swoją własną słabością. I nie chodzi mi o to, że macie mu w tym pobłażać w takim sensie, że macie mu na to pozwalać. Nie. Trzeba mu też próbować pokazać, słuchaj, może byś tak patrzył na siebie, nie? Że widzisz drzazgę w moim oku, jak mówi Ewangelia, a nie widzisz belki, która jest w twoim, ta, która ci zasłania w ogóle widzenie. Kochani, mnie takich ludzi, którzy się ciągle czepiają, mam na przykład takich różnych, którzy się mnie ciągle czepiają, mnie zazwyczaj jest ich po prostu żal. W takim sensie, jakby kiedy widzę kogoś takiego jakiegoś zamotanego wokół doszukiwania się słabości w innym, to zazwyczaj jest mi żal takiego człowieka. Nie chodzi mi o to, że nikt nie może mieć racji, kiedy mówi coś złego o nas, nie? Tylko kochani, takie zamotanie na słabości innych zazwyczaj pokazuje totalne zanegowanie swoich własnych słabości. Tylko chciałbym bardzo, żebyśmy nie patrzyli, kochani, przede wszystkim na innych i mówili, właśnie on ma taki problem. Nie, to jest do nas. Ja dzisiaj przede wszystkim na siebie muszę popatrzeć. Dlaczego mnie tak wkurzają inne rzeczy w innych? Bo może tu chodzi o mnie. Może to nie chodzi o nich, ale chodzi o mnie. I właśnie może na przykład to, że tak mnie irytuje ktoś, kto się mnie czepia, to może tak jest dlatego, że to ja się lubię czepiać innych w taki sposób, nie? Kochani, tu nie ma oczywiście jednoznacznych, zero-jedynkowych odpowiedzi. To nie jest tak, że to jest taki prosty mechanizm. Jak ktoś zwraca komuś uwagę, to na pewno sam ma problem, nie? Nie, ale bardzo warto to przemyśleć, kochani. Dzisiaj trudne zadanie. Dzisiaj taka robota żmudna, taka robota rozeznawania, ale myślę, że bardzo potrzebna. Proszę Was, przyjrzyjcie się sobie i swojemu zachowaniu. Moi
moi drodzy, moi mili, to by było na tyle we wtorkowym odcinku ze świętym Augustynem. Zapraszam Was oczywiście na wstawaki jutrzejsze, środowe, które mam nadzieję się odbędą i mam nadzieję będziemy robić dobrą środę jutro. Życzę Wam najlepszego możliwego dzisiejszego dnia i miejcie się proszę najlepiej możliwie na świecie. Z Bogiem ściskam, błogosławię Was z całego serca. Z Bogiem, pa!